Witam Was bardzo serdecznie. Przed Wami wagon Trixa, kolejny. Chciałem do Was nagrywać dzisiaj na zewnątrz w ogrodzie, ale mamy weekend wielkanocny w Bułgarii i trochę się zjechało sąsiadów, których tutaj normalnie nie ma. No i niestety jest trochę hałasu i na pewno by to zakłócało prezentację. Cóż to za wagon? Tak jak kolega jeden zwrócił uwagę, Trix często kiedy wydaje coś nowego albo ze zmienionym numerem, to tego numeru nie wiadomo, która to edycja. Stąd też tam na tym kartonie właśnie ta dwójka to była właśnie druga edycja od pana Adama, którą wziąłem. Natomiast ten wagon, który widzicie, to jest wagon taki kłonicowy, niskokłonicowy bym to nazwał, z takimi przesuwanymi kłonicami typu RES, numer katalogowy 24553. Taka chyba niedawna właśnie nowość. Ona przyszła do mnie hurtem razem z tymi pozostałymi wagonami Trixa, ponieważ kupuję te wagony Trixa tylko i wyłącznie u jednej osoby w jednym sklepie pana Adama w Poznaniu. Tak to wygląda. Długi wagon, dość długi wagon, ładny wagon, naprawdę. Bardzo mi się on tutaj podoba, zwłaszcza, że tak jak to wspomniałem wcześniej, te kłonice tutaj, o, można sobie w ten sposób wyprostować. O! I mamy super, zobaczcie, przez chwilkę tylko mojej pracy i już mamy te właśnie wagony zrobione. Tutaj jeszcze widać coś z tymi burtami można robić, ale nie jestem pewien, więc skłomam te kłonice i zobaczę, o co tutaj chodzi z tymi burtami. A, te burty można zdejmować, słuchajcie. Te burty tutaj są, ja tego teraz nie będę robił na wizji, żeby czegoś nie połamać, ale te burty można zdjąć. Podejrzewam, że tutaj czoło również tego wagonu można zdjąć. Coż tu mamy za wagon? Prosimy o ostrość. Na zewnątrz byłoby lepiej. PKP, RES, kreska X, tak, już takie wagony mam. Bardzo fajne tutaj, czwarta epoka. Dość ładnie wykonany, naprawdę ciekawy wagon, przez te właśnie kłonice, które tutaj się podnoszą i przez te burty, które się właśnie wyciągają. Bardzo fajny wagonik, naprawdę na ile to jest prawdziwe, no bo to już nie pierwszy wagon typu RES-X i nie jestem właśnie pewien, który z tych wagonów jest prawdziwy, czy ten Roco, czy ten Pico chyba nie wydało, ale nie jestem pewien. Natomiast Roco na pewno wydawało takie wagony i tam troszeczkę inaczej to wygląda, więc trudno powiedzieć, który jest właściwy i który jest właściwy na polskich torach. Ale taka krótka prezentacja. Ciekawy wagonik. Rzeczywiście Trix robi ciekawe rzeczy, więc nie będę przedłużał tego unboxingu. To tak króciutki, jak to mówią niektórzy, vlog unboxingowy. No i zaraz na dioramce zrobię 2-3 zdjęcia, abyście mogli go zobaczyć. Być może nawet uda mi się zdjąć te burty i zrobić zdjęcie bez tych burt, ale to już, że tak powiem, zaraz zobaczycie na zdjęciach. Także żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że ciekawy dodatek będzie do składów czwartoepokowych, więc do zobaczenia. Żegnam się z Wami. Cześć.